barze jest wielu ludzi. Zazwyczaj o tej porze jestem sam. Teraz każde wolne miejsce jest zajęte przez faceta w pomarańczowej, myśliwskiej kamizelce. Maggie smaży jajka na bekonie. Cała żeliwna płyta jest zastawiona skwierczącym mięsem. Dzisiejszym utargiem nadrobi sobie cały kiepski miesiąc, myślę sobie. Mężczyźni żywo rozmawiają, spora część z nich pali papierosy. W ogólnym gwarze wyłapuję fragmenty rozmów. Siedzę w najdalszym kącie sali, przy jednoosobowym stoliku wciśniętym obok szafy grającej. Jest wyłączona, przez myśliwych jest wystarczająco głośno. Maczam frytkę w keczapie, odgryzam kawałek hamburgera. Potem piję łyk kawy. Słucham. Mówi wam, to nie niedźwiedź. Niedźwiedź zostawiłby ślady. Moim zdaniem to zdziczały pie... Gdzie w tym pieprzonym miasteczku można kupić amunicję? Psy, psy. Ma ktoś myśliwskie psy? Jakby mieć dwa polowane, poszłoby znacznie szybciej. Cholera, długo jeszcze mam czekać na te jajka? Jak walniemy go we dwóch, to jak się dzielimy, stary? Podobno był tak zmasakrowany, że jego własna żona... Głosy zlewają się ze sobą. Tytoniowy dym unosi się w powietrzu jak siwy całun. Dwóch myśliwych gra w bilard, nie przerywając ani na chwilę dyskusji. Na zewnątrz leje deszcz. Idę o zakład, że cały podjazd zmienia się w jedną wielką plamę błota. Parking z drugiej strony zastawiony jest półciężarówkami myśliwych. Przez okno widzę ich przynajmniej tuzin. 20 000 dolarów. Tyle nagrody wyznaczyła wdowa po starym McKenzie. Stary McKenzie zginął prawie miesiąc temu. Atak dzikiego zwierzęcia, mówili. Wściekły niedźwiedź, mówili. Wdowa kilka dni temu wyznaczyła nagrodę za jego upolowanie. Maggie twierdzi, że to na odwrócenie uwagi. Prawie wszyscy w miasteczku wiedzieli, że młodsza od swojego męża o ponad 10 lat kobieta ma romans z lokalnym właścicielem tartaku. Może tylko McKenzie o tym nie wiedział. Zresztą był zbyt zajęty przepijaniem rodzinnego majątku. Rzuci 20 patoli nagrody, ludzie zajmą się ganianiem po lasach, a ona w spokoju przejmie spadek i zajmie się oficjalnie swoim gachem. Zobaczysz, Bernie, założymy się o 50? Mówiła dzisiaj rano Maggie. Może miała rację. Finał był taki, że do naszej zapomnianej przez Boga i ludzi mieściny zjechało przynajmniej 20 zamiejscowych myśliwych. Szeryf na początku oponował, ale potem machnął na to ręką i zajął się swoimi sprawami. Od 3 dni wszyscy krążyli po lasach i wracali z niczym. Maggie jest to na rękę, bo ma obrót. Jeszcze 2 dni wynoszę się stąd, Rogers. Mówię ci, że ten niedźwiedź jest już zupełnie gdzie indziej i że nie ma szans. To nie był niedźwiedź. Obstawiałbym zdziczałego psa. Mówiłem, niedźwiedź zostawiłby... Gdzie te cholerne naboje? Maggie kursuje między stolikami, dolewając czarnej jak piekło kawy. Zauważam, że tutaj nikt nie słodzi i nie leje do niej mleka. Jakby wszyscy mieli niepisany układ. W końcu podchodzi do mojego stolika w rogu sali. Jest wyraźnie zmęczona. Ma wory pod oczami i lekko nieprzytomne spojrzenie. Z jednej strony czeka, aż nieproszeni goście wyniosą się w cholerę. Z drugiej bije chyba życiowy rekord w zbieraniu napiwków. Dolewki, Bernie? Poproszę. Uśmiecham się, ona nalewa kawę do kubka. Jak myślisz, zastrzelą go? Tego niedźwiedzia? Wzrusza ramionami. Cała sprawa z polowaniem średnio ją interesuje. Czy to coś zmieni? Wyjadą stąd tak czy inaczej za 2 czy 3 dni i będzie spokój. A nie boisz się? Wiesz przecież, często wracasz sama w nocy, a las jest blisko. Mam gaz. Uśmiecha się i udaje, że psika mi nim w twarz. Jest całkiem ładna i sprytna. Może gdyby opuściła tą zapomnianą mieścinę, czekałoby ją coś lepszego niż nalewanie kawy kierowcom ciężarówek. Stary McKenzie siedział na werandzie, a obok miał strzelbę. To mu nie pomogło. Stary McKenzie był pewnie pijany w 3 dupy i dałoby mu radę nawet 3-letnie dziecko. Idę przygotować jedzenie. Mówi i znika tak szybko, jak się pojawiła. Przez chwilę patrzę, jak z gracją manewruje między stolikami, po czym przechodzi za ladę. Maggie nie wie, że McKenzie nie był pijany. Szeryf powiedział mi to dopiero dzisiaj, kiedy spotkałem go przypadkiem na stacji benzynowej. Znaliśmy się dobrze jeszcze ze szkoły. Przynajmniej raz w miesiącu dbaliśmy o miażdżycę i zawał, jedząc grillowane żeberka i pijąc morze piwska. W ogólniaku byłem dość mocno zainteresowany jego siostrą, ale zaraz po końcowych testach dostała się do uczelni w innym mieście i wyniosła stąd w cholerę. Mi zabrakło odwagi, żeby to zrobić. Ale szeryf Rogers został, tak jak i ja.
Kiedy stuknie ci 30 i mieszkasz nadal w miasteczku takim jak to, musisz liczyć się z faktem, że spędzisz tu już resztę życia. Jakieś przełomy w śledztwie, stary? Zapytałem, tankując samochód. Machnął zniechęcony ręką. Tyle tylko, że był trzeźwy, a lekarz sekcyjny nadal ma problem z identyfikacją zwierzęcia. A ślady ugryzień? Łap? Z tym jest największy problem, Bernie, odpowiedział, zamykając wlew paliwa. Zaczął iść w stronę okienka, żeby zapłacić, ale zatrzymał się na chwilę. Zamykaj drzwi i okna na noc, powiedział, stojąc tyłem do mnie. Dobrze ci radzę, przyjacielu. Zamykaj drzwi i okna. Kawa, którą dolała mi Maggie, jest znacznie mocniejsza od poprzedniej. Gorzka, czarna. Piję duży łyk i patrzę na myśliwych. Część z nich nie rozstaje się ze swoją bronią. Sztucery, strzelby. Jak na wojnę. Gdzieś na górze przetacza się grzmot, a deszcz jakby przybiera na sile. Biorę zimną frytkę do ust. Słucham. Podobno kiedyś już był tutaj taki atak. Słyszeliście coś o tym? Skarbie, dolejesz mi jeszcze kawy. Rok? 2 lata. A ze 4 jakiegoś gościa na parkingu. Dzikie zwierzę podobno. Pieprzysz, na polowaniu był. Na parkingu, tak mi mówił mechanik. Długo mam czekać na tego pieprzonego hamburgera? Ale co z tym gościem? Przeżył? Nie, podobno się wykrwa. Ja słyszałem, że tak. Mieszka tutaj. Zalewasz. Tamten pijaczek mówił, że kopnął w kalendarz. Maggie puszcza mi oko, idąc z pełnym dzbankiem kawy. Chcesz coś? Jeszcze raz to samo. Patrzy na mnie zdziwiona. Gdzie ci się to mieści? Masz tasiemca czy coś? Dolewa mi kawy. Nie, po prostu zgłodniałem. Wiesz, te zapachy. Wskazuje w stronę kuchni, gdzie słychać skwierczący bekon. Też bym tak chciała. Jeść i nie tyć. Wzdycha i odchodzi. Piję trzeci kubek kawy, a mimo to jestem dziwnie ospały. Odsuwam talerz, dokładnie wyczyszczony z resztek jedzenia. Słucham. Dzisiaj wy pójdziecie tam, a ja z Tomem weźmiemy to miejsce od leśniczówki do rzeki. Dzisiaj przyjedzie ten gość z psami. Mogą się przydać. Proponuję podzielić się tak. Ten stary cap podobno miał oderwaną głowę, czaisz? Przynajmniej tak mówili na stacji. Pieprzysz, podobno tylko przegryzione gardło. Widzieliście te zdjęcia w gazecie? Jak w rzeźni. To Remington? Ja mam Springfielda. Dzisiaj będzie jasno. Nie, mieszka tutaj nadal. Z tego co słyszałem, był tylko w szpitalu kilka dni. Maggie stawia przede mną talerz z hamburgerem i podwójnymi frytkami. Uśmiecham się do niej. Myśliwi dalej dyskutują i rozrysowują coś na mapach lasu. Wgryzam się w hamburgera. Czuję grillowane mięso, jego zapach i smak. Kucharz chyba się spieszył, bo w środku jest lekko niedopieczony. Nie przeszkadza mi to. Długo żuję kęs. Dzisiaj go dorwiemy. Pamiętajcie, panowie, 20 patoli dla najlepszego. Kicha, znowu to samo. Zobaczycie, parę saren i tyle. Ja bym wracał już dzisiaj. Masz rację, moim zdaniem. Pieprzysz, dupa ci zmarzła i chcesz wracać do żonki. Mogę dolewkę kawy? Dzisiaj będzie ten gość z psami? Biorę kolejny kęs. Przed myśliwymi długa noc. Okoliczne lasy są gęste i nieprzystępne. Szeryf chyba też nie pójdzie spać, gotowy do ewentualnych poszukiwań facetów, którzy zwyczajnie się zgubią. Pocieram bliznę na ramieniu. Nieregularny owal z kilkudziesięcioma wgłębieniami. Mimo, że jest sprzed 4 lat, czasami swędzi. Tak jak dzisiaj. Chce mi się spać. Wiem, że dzisiaj się położę i będę spał jak dziecko. Może znowu będę miał dziwne sny. Nie będę zaskoczony, jeśli obudzę się dopiero za 2-3 dni. Wiecie, mam tak od czasu do czasu. Nie zdziwię się, jeśli pościel będzie brudna od błota, igliwa i liści. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV, studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka.